Dobry wieczór Państwu, w studiu WPS Production witają Państwa Dariusz Kosiur, Paweł Ziemiński, zaproszony gość. Witamy Panie Jacku, Pan Jacek Puchnowski. Jesteśmy dzisiaj w nietypowym trzyosobowym składzie, ale to tylko na korzyść dzisiejszej audycji. Co jest tematem dzisiejszej audycji? Otóż jesteśmy na początku miesiąca października, a w zasadzie za miesiąc możemy się spodziewać bardzo gorącego okresu, dlatego że zbliża się święto niepodległości, a jak mówimy o święcie niepodległości, to przypominamy sobie przynajmniej te dwa ostatnie marsze niepodległości z 11 listopada z roku 2011 i 12. W 2011 roku doszło do skandalicznych wystąpień bojówek niemieckich, które zostały zachęcone do obecności w Polsce przez takich działaczy jak pan Blumstein. Seweryn Blumstein, a także działacze krytyki politycznej. Te Szczuka. Bojówki niemieckie przyjechały do Polski i w sposób zamaskowany, bezkarnie, ale aktywnie były obecne na terenie Warszawy, bo dochodziło do aktów zaatakowania demonstrujących swoje święto narodowe Polaków. A przyglądała się temu policja, nie reagując, a nawet, co zostało utrwalone na licznych materiałach filmowych, policja w sposób też jawny, bądź przebrana w cywilne ubrania, biła uczestników tych demonstracji, ale mówimy o uczestniczących Polakach, bo zupełnie nie reagowała na bojówki niemieckie. W roku ubiegłym natomiast doszło no już do takiej też bardzo stawiającej pod znakiem zapytania zachowanie służb wydarzeń, jak próba zatrzymania Marszu Niepodległości, próba skonfliktowania uczestników z siłami porządku publicznego, wywołanie jakichś zamieszek ulicznych. No, na szczęście obeszło się bez ofiar, ale boimy się, co będzie w tym roku, dlatego że jak sobie przypominamy, w tym roku Marsz Niepodległości zapewne zgromadzi znowu dużą liczbę uczestników. W roku ubiegłym było to blisko 60 czy może więcej tysięcy uczestników, a w tym roku tak się dziwnie składa, że nie bacząc na tę datę i na doświadczenia z lat ubiegłych, zaproszono na ten okres uczestników tak zwanego Forum Ruchów Ekologicznych. I na Stadionie Narodowym to się ma odbywać. Najczęściej forum ekologiczne, czy ruchów bliskich ruchom ekologicznym, ruchy, które mają wielu zwolenników w środowiskach lewicowych. Nie mówimy, że jesteśmy przeciwni lewicy, ale lewicowość, a lewackość to są zupełnie różne pojęcia. Lewicowość to jest pewna wrażliwość społeczna, natomiast ruchy lewackie, trockistowskie, inspirowane przez środowiska żydowskie, no źle się zapisują w historii ludzkości, źle się zapisują w historii Europejczyków szczególnie, bo wiemy, że to rewolucja październikowa, to wprost właśnie od tego się wywodzi i boimy się, co się wydarzy w listopadzie na terenie Rzeczypospolitej. Panowie, co wy sądzicie? Ja właściwie nie dzielę na prawica, lewica, tylko używam takiego sformułowania prawo-lewica, bo to trudno się zorientować, co jest dzisiaj lewicą, co jest prawicą. To jest chyba bez znaczenia. Ale mówiłeś o manifestacjach poświęconych no, uczczeniu 11 listopada i o reakcji zorganizowanych oddziałów policji. Ale jak wygląda przestrzeganie prawa i demokracji na co dzień w III Rzeczpospolitej? I tutaj jestem jakoś tak zaskoczony, dlatego że dzisiejsza gadzinówka, czyli żydowska gazeta Michnika, opisuje przypadek pań Felicji i Krystyny Górzyńskich, do których domu wtargnęli policjanci i zabrano im komputery. Miało to związek z tym, że w związku z sprawą posła Tomczaka pojawiły się komentarze w internecie i ktoś w jakiś sposób podszył się pod IP komputera tych pań. I zamieszczono tam komentarz, w którym było napisane, że wydający orzeczenie no, w sprawie posła Tomczaka sędzia jest ograniczony umysłowo i powinien zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Nazwany został też baranem. Piszący autor tego komentarza stwierdził, że Niemcy i Żydzi polują na katolika Tomczaka. I do tych pań, jedna jest staruszką, czytam tutaj w Gazecie Wyborczej, wpadło 8 zamaskowanych funkcjonariuszy w hełmach, kamizelkach kuloodpornych z bronią maszynową. No, zabrano im 4 komputery, bo one mieszkają jeszcze z rodziną, z dziećmi. Później zwrócono, oczywiście większość chyba została uszkodzona. Panie wniosły sprawę do sądu,
przeciwko policji. No, prokuratura nie dopatrzyła się znamion przestępstwa, oznajmiając, że śledztwo było prowadzone zgodnie z zasadami, prawidłowo. To może wejdę ci słowo, to może to jest pierwsze takie doświadczalne pole w wyniku tych szkoleń prokuratorów przez krytykę polityczną, mających na celu przeciwdziałanie rasizmowi i nietolerancji Polaków. Właśnie. Dlatego, że śledczy poinformowali, że oprócz haseł szkalujących sędziego, pojawiły się także wpisy o treści antysemickiej, co już jest straszną zbrodnią. Co panowie o tym sądzicie? No, wystarczy w Polsce wspomnieć cokolwiek o Polsce, o narodowości polskiej, żeby natychmiast być pomówionym o faszyzm, a już na pewno antysemityzm. W Izraelu każdy Izraelita śpi dzień i noc z automatem pod poduszką, żeby w każdej chwili móc wyskoczyć w kibucu czy gdzieś tam i ratować naród żydowski. Natomiast Polacy nie muszą ratować swojego narodu. Jak tylko cokolwiek mrukniemy, to natychmiast jesteśmy faszystami i antysemitami. Nam nie wolno walczyć o polskość. No prawdopodobnie to wychodzą z założenia, że my nie jesteśmy krajem frontowym, jakim jest rzekomo Izrael, chociaż Izrael sam wywołuje ten front, prawda, bo rugując ludność palestyńską z ich ojczystej ziem, no w zasadzie sam sobie stwarza front. Natomiast Polacy rzekomo mają oddać to swoje bezpieczeństwo w ręce służb, tylko jeszcze nie wiemy jakich służb. Bo jeżeli mamy tutaj opierać to na doświadczeniach tych dwóch marszów niepodległości, to mamy pewien znak zapytania co do lojalności tych służb w stosunku do kogo? Czy do suwerena konstytucyjnego, to znaczy do narodu w domyśle polskiego, czy też może do jakiegoś innego narodu i do jakichś innych ośrodków decyzyjnych? Bo przecież jeżeli mamy do czynienia z takimi wydarzeniami, jak na przykład zupełnie eksterytorialną obecność służb Mossadu w trakcie pobytu w młodzieży izraelskiej, która przywożona jest tu na wycieczki do Auschwitz-Birkenau, pokazując rzekomo, że są to obozy, w których ginęli nie tylko Żydzi, ale ginęli na terenie tej krwiożerczej antysemickiej Polski. Ona wytwarza się w tych ludziach, w tych młodych pokoleniach, nieznających historii, zazwyczaj zupełnie, przeświadczenie, że Polacy to są krwiożerczy antysemici, a tutaj historycznie Żydzi byli ciągle musieli przeciwstawiać się tej nienawiści Polaków. I jeżeli tej obecności służb Mossadu polska policja nie może się przeciwstawić na żadnych zasadach konstytucyjnie umocowanych, a przecież jest służbą służącą zapewnieniu ładu i bezpieczeństwa publicznego, ale obywatelom Rzeczypospolitej. No, a inni przybywający tu w charakterze gości muszą respektować porządek prawny Rzeczypospolitej. Dlatego to jest zupełnie niezrozumiane. Wyobraźmy sobie, że jakieś polskie służby chcą na terenie Izraela czy Jerozolimy ochraniać polskie wycieczki turystyczne. Chociaż no, jest to rzecz, która absolutnie jest nietolerowana przez służby izraelskie, więc nie wiem na zasadach wzajemności, dlaczego toleruje się takie postępowania służb żydowskich, izraelskich. Ale tu jest jeszcze bardziej niepokojące, bo chciałbym prosić panów o skomentowanie. Przypominacie sobie, że nie tak dawno przygotowano specjalny projekt ustawy dającej możliwość obecności na terenie Polski, suwerennego rzekomo kraju, służb innych krajów i wykonywania tych swoich czynności operacyjnych. Jak to jest możliwe? Panie Jacku, pan jest specjalistą od konstytucji. No, bo my jesteśmy gościnni i w naszej historii przyjmowaliśmy do siebie, do narodu polskiego, przyjmowaliśmy na członków tego narodu się nazywało, czyli właściwie na obywateli polskiego kraju. Przyjmowaliśmy Tatarów i muzułmanów i Arian kiedyś, no i Żydów najwięcej. W związku z tym chyba wszyscy się tak przyzwyczaili już do tego, że my jesteśmy tacy mili i grzeczni, że niedługo tutaj hasać będą po Polsce, po całym kraju różne służby, a nam się powie, że one ćwiczą po prostu tutaj swoje umiejętności. Jak na razie to słuchamy, jak ćwiczą w naszych prywatnych domach swoje umiejętności i to jest tragiczne, ale to wynika z sytuacji politycznej, jaka w naszym kraju obowiązuje, a to z kolei wiąże się z tym, czy my rzeczywiście mamy konstytucję, w której to, co jest zapisane, jest przestrzegane, czy mamy konstytucję po prostu, żeby ją mieć. Natomiast określone służby, władze, które wmawia się nam, że są władzami naszymi, suwerena narodu polskiego, mają tą konstytucję zinterpretowaną po swojemu. Ale myślę, że to jest szerszy temat na inne okazje.
Mnie w tej notatce, którą czytałem, to zaintrygowała straszna brutalność tej policji, no bo do kobiet, wiadomo do kogo oni przychodzą, przecież to są służby i wiedzą, gdzie ten komputer się znajduje, prawda, w jakim domu, no to też wiedzą, kto tam mieszka, jacy to są ludzie. Jeżeli wpada banda, zorganizowana banda uzbrojona, zamaskowana, rzucają kobiety na ziemię, bo to tak wygląda. Za krzykiem Gleba. Trudno tutaj powiedzieć, że jestem oburzony z tego powodu, bo to słowo nie oddaje mojego stanu w tej chwili. Ale widziałem na przykład w dzienniku sytuację, gdzie wyprowadzano ze sklepu złodzieja, który chciał ukraść buty, chociaż to nie do końca jest adekwatne określenie, dlatego że on zmienił cenę na butach. Chciał zapłacić mniej o 50 zł, bo tam przekleił ze 180 na 150 i chciał wyjść ze sklepu z tymi butami. I oczywiście został natychmiast aresztowany, zakuty, pochylony z głową do ziemi i tak został wyprowadzony ze sklepu, popełnił straszne przestępstwo. Wniosek, że tu chodzi nie o uzasadnione wymierzenie kary, ale na stworzenie atmosfery zastraszenia i nieograniczonej samowoli służb. A przecież te służby powoływane są do, jak jeszcze raz podkreślam, do tego, żeby przestrzegać porządku i ładu publicznego przez obywateli, ale też, żeby wykonywać ten swój zawód z pewnym umiarem, pamiętając o tym, że służby te są utrzymywane z podatków obywateli Rzeczypospolitej. Czyli one wykonują pewną służbę publiczną, bardzo ważną, i tutaj apel w pewnym sensie do służb, że powinny się zastanowić, komu służą te służby i kto je opłaca. Dlatego, że w innych rolach ci sami funkcjonariusze występują jak obywatele Rzeczypospolitej i na pewno oczekują też takich solidarnościowych, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, zachowań innych obywateli. Dlatego jeżeli oczekujemy od tych służb pewnego umiaru, to oczywiście nie, żeby zachęcać ich do jakiegoś braku reakcji, tylko do odpowiednich reakcji. No bo jak sobie przypomnijmy jeszcze nie tak dawne wydarzenia, kiedy to już nie państwowa policja, ale o zgrozo wynajęte tak zwane agencje ochrony likwidowały na rozkaz władz miasta stanowiska pracy polskich, warszawskich kupców w domu KDT i temu przyglądała się publicznie tym aktom przyglądała się policja, gdyby chroniąc te agencje ochrony i funkcjonariusze przed no, takimi aktami gwałtu, likwidacji stanowisk pracy, to było to przygotowanie, tak myślę, psychiczne Polaków do tego, żeby zgadzali się na takie akty gwałtu, na poniżanie, na likwidowanie stanowisk pracy. No, jest to bardzo niebezpieczna sytuacja, mówiąc o tych obecności tych agencji ochrony oraz bezkarności ich w obecności policji państwowej, że nikt nam do tej pory nie ujawnił danych, jak duże są to jednostki, te służby ochrony i pod czyim dowództwem one działają. Przecież to są tak naprawdę prywatne armie, które mogą być zmobilizowane w danym momencie na rozkaz, nie wiemy jakich ośrodków decyzyjnych, można powiedzieć ponadnarodowych ośrodków decyzyjnych, żeby ograniczać w swoich prawach i w swoich swobodach Polaków. I tutaj jest bardzo ważny apel do policji, żeby tą sprawę i do odpowiednich ministrów o wyjaśnienie tej sprawy obywatelom Rzeczpospolitej. Jaki jest status tych służb ochrony i jaki jest zakres kontroli nad ich działaniami? Bo z innych źródeł wiem, że ilość zatrudnionych w tych agencjach ochrony pod bronią ludzi jest dwukrotnie większa niż policji. To też jest bardzo ważna rzecz. Tak. To policja się też powinna zastanowić, że w pewnym momencie to oni mogą być ofiarami tych tak zwanych agencji ochrony. Dysponują też magazynami broni. Więc nie wiadomo, kto nad tym ma rzeczywistą pieczę i do czego to ma być w przyszłości wykorzystane. Widocznie system demokratyczny musi mieć zagwarantowaną taką ochronę. Ale panowie, ja jeszcze chciałem was skłonić do jednej refleksji. Jeżeli jest taka reakcja służb państwowych, agencji ochrony, to czy w Polsce narasta jakieś niezadowolenie społeczne, czy jest jakaś obawa, których te służby się w tej chwili biorą to pod uwagę, robiąc te ćwiczenia, bo tak to chyba należy nazwać, te próby zastraszania obywateli, czy jest coś w świadomości w tej chwili nie tylko Polaków, ale w rzeczywistych działaniach, że pewne środowiska w Polsce, no widząc toczące się wydarzenia, wypadki,
no zaczyna dochodzić do świadomości, że państwo nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań, że organizacja obywateli oddolna to jest jedyna alternatywa. Znaczy, my jesteśmy specyficznym krajem, dlatego że jeśli porównamy sytuację materialną społeczeństwa z podobną w Portugalii, w Hiszpanii, w Grecji, to u nas jest zdecydowanie gorzej. No, można mówić o dramatycznej sytuacji, a mimo to ludzie zachowują się dość spokojnie w porównaniu właśnie do takich państw jak Portugalia, Hiszpania czy Grecja. Ale już widać, że żydosystem zaczyna dmuchać na zimne. Zaczyna się organizować, no i stąd są te brutalne akcje umundurowanej, zakapturzonej, osłoniętej policji, żeby zastraszać. To ma być działanie psychologiczne, żebyście się, Polaczki, bali. No tak, ale co na to polska policja państwowa? No, myślę, że tam w większości są jeszcze funkcjonariuszami Polacy, chyba że się mylę. Przypomniałem sobie, że był taki jeden żydowski polityk, nazywał się Józef Cyrankiewicz, który powiedział, że ta dłoń podniesiona na władzę zostanie odcięta. No tak, to w wyniku tak. Wydarzeń czerwcowych. Tak, no dzisiaj rządzą jego pobratymcy. A z kolei sam ten pan Cyrankiewicz to też była ciekawa postać, bo to właściwie on się przyczynił do tego, że rotmistrz Pilecki został zamordowany, dlatego że Cyrankiewicz nie przystał na prośbę rodziny i nie zgodził się wydać aktu łaski, czy poprzeć aktu łaski dla rotmistrza Pileckiego, ponieważ rotmistrz Pilecki był więźniem Oświęcimia i wiedział, co w Oświęcimiu robił Cyrankiewicz. To mamy ten obraz całej tej władzy, jak to funkcjonuje. No tak, ale najgorszym, co byśmy sobie mogli wyobrażać, to przerwanie tego dialogu między społeczeństwem, narodem, a służbami, które powołanymi do chronienia interesów tego narodu. No bo... Którego narodu? Należy, mówi o narodzie polskim. Jeżeli mówimy o polskim wojsku, jeżeli mówimy o polskiej policji państwowej i mamy obawy, czy polskie wojsko realizuje interes narodowy polski, bo jest tak w zasadzie w tej chwili ma status armii najmitów pod dowództwem Stanów Zjednoczonych za granicą działające, a polska policja państwowa bezkarnie, bez żadnej reakcji przygląda się działaniom obcych służb działających na terenie Polski, między innymi Mossadu, albo ochrania działanie brutalnie działających agencji ochrony. Patrz, tu właśnie to KDT w Warszawie, które w pamięci warszawiaków chyba ciągle jeszcze jest obecne. No jak wobec tego ma funkcjonować ten system bezpieczeństwa krajowego? Chyba go nie ma. Chyba inicjatywa winna wyjść z dołu do obywateli, którzy powinni się organizować w jakieś akcje samopomocy, samoobrony, natomiast apelować i domagać się, bo mają do tego prawo, płacą za to też, od służb państwowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne, żeby w końcu zachowały się tak, jak konstytucja im to nakazuje. Tak, musimy zadbać i o własne bezpieczeństwo wewnętrzne i jednocześnie zadbać również o przestrzeganie prawa i wolności słowa, bo ten system nam tego nie gwarantuje. Oni łamią nasze prawa. Nie ma w Polsce wolności słowa. Przecież my nie jesteśmy dopuszczani do powszechnych mediów. Takich wypowiedzi w powszechnych mediach się nie usłyszy. A więc o wolności słowa można zapomnieć. Poważny temat. Może dzisiaj chcielibyśmy pozostawić państwa w takich domysłach, ale też ostrzegając służby państwowe, żeby zachowały umiar i właściwą ocenę wydarzeń politycznych, dlatego że te wydarzenia polityczne wyrastają z jakiejś rzeczywistości. To niezadowolenie społeczne wyrasta z faktów. Te fakty dotyczą także służb i publicznych i ich rodzin. Panowie i panie pracujący tam, zastanówcie się, czy chcecie stać po stronie narodu polskiego, czy chcecie stać po stronie ciemiężycieli. Tak, bo każdy kij ma dwa końce. Warto o tym pamiętać. Dziękujemy państwu ze studia WPS Production. Pozdrawiam państwa. Dariusz Kosiur. Zbigniew Jacek-Puchnowski. I Paweł Ziemiński.